Witam Państwa w studiu Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Starostwo powiatowe w Dębice chce pozbyć się szpitala psychiatrycznego w Straszęcinie. Uczniowie i studenci z gminy Dębica odebrali stypendia za dobre wyniki w nauczaniu. Wojewódzki festiwal dla dzieci z niepełnosprawnością i Ty masz talent. Starostwo powiatowe w Dębicy chce pozbyć się szpitala psychiatrycznego w Straszęcinie. Organem prowadzącym placówkę miałby być Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. We wszystkich szpitalach w całej Polsce, w tym też w Dębicy, sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Brakuje pieniędzy na wypłaty i bieżące utrzymanie. Powstał program naprawczy, który ma poprawić funkcjonowanie ZOZ-u. W jednym z tych punktów, które mają przyczynić się do lepszego funkcjonowania lecznicy, jest przekazanie szpitala psychiatrycznego pod władanie województwa, żeby starostwo nie było jego organem prowadzącym. Ze szpitalem psychiatrycznym jest taka sprawa, że to jest samodzielny szpital. Jeden z niewielu w województwie podkarpackim, poza Jarosławiem i na przykład Żurawicą. Tamte dwa szpitale to są szpitale w zarządzie województwa. No i nie bardzo widzimy powód, dla którego jakby szpital w Dębicy miał być szpitalem powiatowym. Ze statystyk wynika, że 60% pacjentów tego szpitala nie jest mieszkańcami powiatu dębickiego. Przekonujemy, że to w zasadzie jest obowiązek państwowy, tak, służba zdrowia wiadomo. A szpitale psychiatryczne, z tego co słyszymy ostatnio, mają być objęte jakimś szczególną troską państwa i tu byśmy po prostu w związku z tym mieli taką koncepcję czy propozycję, żeby ten szpital po prostu przekazać, czy to w struktury Urzędu Marszałkowskiego, czy w jakieś inne, w każdym razie, żeby powiat nie był już organem założycielskim. Na razie prowadzone są rozmowy dotyczące przejęcia szpitala psychiatrycznego przez marszałka województwa podkarpackiego. Do sprawy powrócimy na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Stypendia za wysoką średnią w szkołach i dobre wyniki na studiach odebrało ponad 50 młodych osób z gminy Dębica. Pieniądze oraz gadżety zostały rozdane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Dębica. Na spotkanie przybyli studenci oraz uczniowie szkół średnich wraz ze swoimi rodzicami. Tym razem uhonorowano 53 stypendystów. Łącznie w 2019 roku 108 stypendystów, z czego 17 ze szkół podstawowych, 20 z gimnazjum, 8 ze szkół ponadgimnazjalnych, 8 ze szkół wyższych na łączną kwotę 25 620 zł. Młodzi ludzie podkreślali, że przyznanie stypendium to dla nich ogromne wyróżnienie. Myślę, że na korepetycje, także matura w tym roku, więc trochę do nadrabiania jest. To jest wyróżnienie i motywacja do nauki. Przyznane stypendia zostały wręczone przez zastępcę wójta Zdzisława Siwulę, prezesa spółki Latoszyn-Zdrój Pawła Wolickiego, radnego gminy Dębica Romana Mazura, zastępcę dyrektora gminnego zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół i przedszkoli Ewę Muchę. Jest to inwestycja w młode pokolenie. Oczywiście kiedyś nas zastąpią na tych czy innych stanowiskach pracy, chociaż czasem i pójdą w świat szeroki, bo nie tylko w Polsce, ale i czasem w świecie się odnajdują nasi mieszkańcy. A wiadomo, że przynosi to zysk dla nas wszystkich, dla małych ojczyzn, ja już nie mówię całej Polski. Stypendia w gminie Dębica są wręczane od 2004 roku. Łącznie przyznano na nie prawie 640 tysięcy złotych i skorzystało z nich 2723 uczniów. Po raz kolejny Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy był organizatorem Wojewódzkiego Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ty Masz Talent. Na scenie Domu Kultury w Pustkowie rozbrzmiewały największe polskie przeboje.
I ty masz talent. Pod takim hasłem w Pustkowie Osiedlu odbył się konkurs muzyczno-artystyczny adresowany do dzieci ze szkół specjalnych. Celem tego przedsięwzięcia była przede wszystkim integracja młodych ludzi zmagających się z problemami niepełnosprawności, a także prezentacja ich zdolności artystycznych i rozwijanie umiejętności śpiewania oraz recytowania. Pomysł pojawił się 6 lat temu z inicjatywy nauczyciela pani Ani Chęciek i pana Andrzeja Gruszeckiego. Chcieliśmy zaprezentować możliwości, jakie są w osobach niepełnosprawnych. Pojawiały się w województwie konkursy teatralne, recytatorskie, czasami wokalne, taneczne, a myśmy chcieli to ująć jakby w całość i mam nadzieję, że nam się to udało. Bo po raz 6 spotykamy się tutaj, wcześniej było to w Dębicy, 3 lata na terenie gminy Dębica i prezentujemy dorobek artystyczny uczniów z niepełnosprawnością. Są to przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy. Wspaniała idea. Mogą dzieci występować, młodzież, dzieci przygotowują się, myślę, do tego bardzo pilnie. Nie zawsze mają możliwość, żeby gdzieś się pokazać. To jest trudna praca. Często jedna piosenka, jeden wiersz, czy nawet wyjście na scenę i jakieś tylko delikatne opracowanie kosztuje wiele, wiele wysiłku, czasu poświęconego przez te dzieci, przez opiekunów, wychowawców, przez rodziców. Ale później jest wielka radość, będzie można to obserwować. Ja to zawsze tutaj z wielką przyjemnością obserwuję, jak wielka przyjemność jest dla tych dzieci. Głównie, ponieważ tak jak powiedziałem, no, nie często mają okazję występować, bo tych festiwali nie ma za dużo. Takich przeglądów, które są, powiedzmy, dla dzieci zdrowych, to jest mnóstwo. Uroczystości różne, patriotyczne, uroczystości inne, szkolne, apele, jakieś imprezy w mieście, zawsze są te występy. A dzieci, które mają trudności z nauczeniem się, ruchowe, intelektualne, no nie mają takiej możliwości, więc to jest świetna sprawa, naprawdę. Co dzisiaj zaprezentujesz? Wiersz Gąsiu i Gąska. Opowiesz mi o tym wierszyku, jak on będzie brzmiał? Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. Gąsią i Gąska. Krętą dłużką, ścieżką wąską, idzie sobie gąsią z gąską. Gęga zrzeli pani gąska, żraz gęsty, ścieżka wąska. I w ogóle to dlaczego ciągle muszą iść gęsiego? Gąsią ciobem opuszczonym zięknął w końcu do swej żony. Słuchać ciebie to udręka. Głowa mi po prostu pęka. Nie narzekaj bez powodu. Jesteś gęś gęsiego rodu. Zapamiętaj to, że wszędzie gęsiego chodzić będzie. Taki konkurs muzyczno-artystyczny w Pustkowie Osiedlu został zorganizowany już po raz 6. Wzięło w nim udział blisko 100 uczniów z wszystkich szkół specjalnych na terenie gminy Dębica. Jestem drugi raz na tym festiwalu i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu być. Drodzy Państwo, to co tutaj się dzieje, to są naprawdę wspaniałe chwile. Ta praca, którą wykonują te dzieci, ta sama tytaniczna praca wychowawców. Możemy ich podziwiać, możemy czerpać z nich. Przenoszą nas w świat fantazji, w świat przyrody i wszystkich, można powiedzieć, naszych wyobrażeń o świecie. Człowiek, można powiedzieć, tutaj troszkę nabiera nadziei i siły do pracy. Jak patrzę na te dzieci, na tą pracę, jestem bardzo szczęśliwy, że ten festiwal się odbywa i oczywiście jako radny powiatu dębickiego oczywiście będę zawsze wspierał takie inicjatywy, jakie tutaj dzisiaj są. Także naprawdę coś wspaniałego i fantastycznego. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą nabrać sił do pracy i jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to naprawdę tu te problemy znikają. Nasze dzieci mają niepełnosprawność intelektualną i wszystkie muszą mieć taką niepełnosprawność, natomiast mają szereg talentów, które chcemy pokazać. Podczas konkursu uczniowie zaprezentowali na scenie różne talenty artystyczne, zarówno muzyczne, taneczne, jak też recytatorskie. Dzieci rywalizowały w 4 kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiątkowe nagrody. Nagrody są przeróżne. Fundatorami nagród były firmy z miasta i gminy Dębica, były osoby prywatne i oni pomogli nam przy organizacji tego przedsięwzięcia. Wsparcie jest też Stowarzyszenia Z Potrzeby Serca, które działa przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy i oczywiście od rodziców uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy.
Taki konkurs to ogromne przeżycie zarówno dla dzieci, jak też dla ich rodziców i opiekunów. Podczas występów nie brakowało wzruszeń i gromkich braw od publiczności. Partnerami tego wydarzenia byli m.in. Starostwo Powiatowe w Dębicy, Stowarzyszenie z Potrzeby Serca oraz Urząd Gminy Dębica. Jak podkreślają organizatorzy, takie konkursy będą kontynuowane w kolejnych latach. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Się z Państwem żegnam, a wszystkim uczniom i studentom gratuluję.